Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Moi drodzy, zaczynajmy sobie od wyścigu, jakiegoś tam pobocznego za 65 tysięcy Willpower Points, to jest dużo. I no cóż, zbieram sobie na zajebiste auta. Przede wszystkim chcę kupić tą taką Carrera GT, tak? Wow! To jest jakieś Gallardo, ale to jest... O właśnie te! LP... To jest zwykłe Gallardo? Kurde, wygląda jak Valentino Balboni. One się tam niewiele między sobą różnią, no ale dobra. A, to jest wyścig drużynowy, więc wystarczy, żebym kogoś tutaj, znaczy tych dwóch tutaj załatwił. R i R8. Jo! Ej, widzieliście to? Jakie cheatuchy? Ja ich taranuję, oni na tank modzie i nic. Bum! Oj, przepraszam. Dobra, tego sobie zatrzymaliśmy. Teraz tego, drugiego. O, kurde, uciekł mi. Ach, masz. Fajnie wyglądają te czarne... Jo! Te czarne R8, co? Jak się jeździ tym Gallardo, właśnie. Jo! Powiem wam, że fajnie, chociaż jakiejś takiej szczególnej przyczepności ten samochód nie ma, szczerze mówiąc. Co mam zrobić? Drugi i pierwszy, dobra. Przesiądziemy się w korwetę. Ale oni jadą za szybko, ja nie ich muszę rozwalać, żeby wygrać ten wyścig, wiecie? To nie jest takie tego, nie? Dobra, tu będzie wąs... Oh, fuck. A gdzie tam ten pojechał? Dobra, jedzie za mną. Dobra, trzeba sobie trochę pomóc. I o, tak. I... Oh! Dobra, to trochę nie wyszło, bo drugi mój dostał. Ale jedziemy na przedzie, więc to się liczy. Fajnie, no ale czemu ta korweta tak wolno? Dobra, w takim razie zróbmy to inaczej. O kurde, ci zaraz za mną są. Będzie ciężko ich skasować. A! Kurczę, milimetry, no widzieliście to? Nic, trzeba wrócić do samochodów. Bo ja ich w czołówę teraz nie pyknę. Jak są tak blisko moich, nie? Oho. Kurde, mieliście rację, ktoś bez... Ja, ktoś bez przerwy... smaruje woskiem tą ulicę chyba po nocach. W driverze. Ale fajnie to wygląda. Te szybkie samochody, nawet jak jadą... Nawet nie trzeba tutaj hamulca ręcznego używać, żeby driftowały tak fajnie na tych zakrętach, nie? Dobra. Ach, ale szybkie skubańce. O, no tego to już chyba nie przeżyję. Dobra, trzeba to zrobić inaczej. Oh, yeah. Co? Jaki skubany dziad. Nie no, te są za blisko. Trzeba tu wziąć coś porządnego. Boom. Ej, ciężko ich trafić. Oni naprawdę nieźle skręcają. To nie jest teraz takie łatwe. Gallardo zaraz się gdzieś rozbije. Katastrofa. Ale ładnie dostał. Dobra, trzeba ich dokończyć, bo to nie ma sensu. Wow! Dobre, nagle wynurzył się z jakiegoś dymu. To było fajne. Tego drugiego trzeba załatwić. Tego z przodu zostawimy sobie na później. Oleż! Te ciężarówki są słabo skrętne. Ale, no kurde, ciężko ich trafić, naprawdę. Nie tym. Tym. Wow. Dobra, i tego dokończymy jeszcze wozem strażackim. Boom, na razicho. A ten co odpieprza? No to, może zrobimy... O, właśnie, tu mamy coś fajnego. Holownik. Joki! Ej, oni są naprawdę za szybcy. Nie da się ich tak łatwo trafić. Widzicie? Między samochodami zapieprza jak szalony. Dobra, wrócimy tu i tak, nie pozderzam go. A! Okej, tu już mogę go czymś poczarować. Tu jest jakaś tama fajna w ogóle. O tak, i zobaczmy. O Jezu, tym to mu wiele nie zrobię. Ale dobra. I wracamy do... O, właśnie tak. I jeszcze go czymś poprawimy. Tutaj coś jest, Cadillac, pięknie.
O, tylko go otarłem. Kurde. Uwaga. Dobrze. I mam cię. Jakim cudem, nie? Czekajcie. Tutaj coś mam z czołówy jeszcze. To jest jakiś Dodge Neon. No. Jeszcze przeżył, nie? Ja już myślałem, że dobra, to już będzie tyle. Nieźle. Fajnie, fajnie. 200, to jeszcze za mało, muszę mieć z milion, żeby sobie kupić jakiś porządny wóz. Nie wiem, ile ta zonda tam kosztowała. Czy tam jakaś kariera GT? Że no, nie ma tu kariery GT, ale dobra. Gallardo można już kupić, fajnie. Dobra, co jeszcze tu mamy? A zróbmy sobie może misję główną. W ogóle dużo jest tych wyzwań pobocznych. Ja muszę sobie wszystkie pokończyć. Lightning doesn't strike twice, Jack. And if we keep filming duds, the network's never gonna buy. Okej, super. Dobra, musimy zrobić pewnie jakąś przesadzoną akcję w grze. Wykonać się do dowolnego pojazdu. Okej. Nakręć. Okej. Każdy wyczyn. Okej. Sfilmuj drift przez 30 metrów. Jestem w strefie, jestem. No to driftujemy. 20. Ej, no jak mam na prostej driftować? Są oni oszaleli jakoś? Dobra, udało się. Zrób czołówkę. No, udało się, ładnie. San Francisco, city of it. Co teraz? Ponad 240 km na godzinę. Hohohohoho! Jedziemy korwetą. Uwaga! Jest! Pięknie! I co teraz? Jedź pod prąd z prędkością 160. To dobra, to musimy tutaj przyspieszyć. Niech się tu pojawią, muszę poczekać. Okej. Okay. Dammit! Jest, pięknie! Co teraz? Filmuj pościg policyjny z dwóch ścig, dobra. Ale czekajcie. To ja muszę kogoś, znaczy policjanta stuknąć, a nie policjant kogoś. Dobra, zaraz będzie drugi policjant. Ekstra! I wykonane. To nie było trudne, co? Dobra. No to teraz tak. Odblokowano w pułapce. Jakieś wyzwanie pewnie. Tu mamy kolejny wyścig. Nie wiem, ile dostałem tej kasy. Ale za te wyzwania poboczne dużo się dostało. 35 tylko. Lamborghini jakieś. Dialpa? Co to jest? Zobaczymy. To pewnie będzie tutaj pokazane te Lamborghini. Albo nawet ja będę jeździł w najlepszym razie. Ale podejrzewam, że będę miał swoją korwetę. O kurde, co to jest? Widzicie, to jest DeLorean. A tu jest Diabla. Jak to wygląda? To my już chyba tym jeździliśmy. Co ja myślałem, że to jest Diablo. Dobra, lecimy. Nie ma co się bawić. Odblokujemy to Lamborghini. Policaj! Ale czemu tylko mnie? Zobaczcie, na mnie skręcają. Co za chamy. Dobra. Wow! Pięknie. Spadaj, Lambo. Jo, dziękuję, jaki trafik. O, mam, nie! To co, kasujemy te Lambo, czy jeszcze nie? Jeszcze poczekam, który to będzie punkt, zaraz zobaczymy. Jo, pierdziole, się wystraszyłem. Jedziesz, jedziesz i nagle nie wiadomo skąd, ktoś ci w dupę ładuje się z całej prędkości. Dobra, zgub gliny. Cholera, ale nie, tamtego też gonią. Dobra, no to chociaż sprawiedliwie jest. Tylko, że jemu nic nie robią, a mnie podczas driftu nagle BUM, nie? Juhaa!
To nie jest zajebiste. Dobra. Wow! Skumajcie, ej! Super wychodzą tą korwetą drifty. Przynajmniej na obecną chwilę. Jakoś mi to wyszło. Wow, gubię policję. O, teraz nie pykło. Jeszcze mnie gonią, cholera jasna. Już ich gubię znowu. 15. O! Kurde, mało brakowało. Muszę teraz uważać, żeby nikogo nie stuknąć. A! Uda się chyba. Dobrze. Nieźle. Jeszcze na koniec jakiś hit wielki. No ale dużo tych kredytów nie dostałem. Nie podoba mi się to. 300 tysięcy. To jest mało. Ja muszę więcej zdobywać tej gotówki. Czy tych punktów, whatever. Za coś, co musimy robić zadania, które są dobrze płatne. Co tu jest? Tu jest jakieś większe coś. 10 tysięcy, no to dajcie spokój. 2 tysiące, ludzie! A przestań. A tu? Jaguar E-Type. O, ale tu już 35, to już jest inna rozmowa, prawda? Jedziemy. E-Type'a sobie chętnie przygarnę. Nie no, E-Type to jest taki ogórek, kurde. Nie ma nic fajnego w nim. Co muszę zrobić? Dojść do celu, trzymaj tętno. Powyżej 30, dobra. To chyba nie będzie trudne, zależy. Aha, 3 km stąd. Dobra, nie szalejemy zbytnio. Już mam tętno wysokie dosyć. Nie muszę się tym przejmować raczej. Auć. Czekajcie, czy ja na pewno dobrze jadę? Nie wiem. Na razie po prostu jadę. Ej, to jest chyba za mostem. Powinienem skręcić za most. Znaczy na most, kurde. To nic, pojedziemy tu. Mogłem to zrobić wcześniej, ale dobra. Wow! Ja dziękuję. Super, lecimy. No teraz to już tylko gnać. Dobra, jedziemy pod prążu, żeby było ciekawiej. O, oh, mam. Dobra, trzymajcie kciuki. Wow! Oh yeah, cały most przejechałem praktycznie pod prąd. Pięknie! Zaraz mi serducho chyba wywali. Ekstra, ej, świetnie się jeździ tą korwetą. Z06 była taka, wiecie, trochę za bardzo driftująca. Tutaj... rany. Pięknie. Wspaniała sprawa. I dojechałem. 35 dla mnie. Dobra, fajna ta korweta jest, bez kitu. Dobra, ile mam... Kurczę, nie spojrzałem ile mam tej kasy, ale muszę kupić nowy samochód, nie ma bata. Nie robię misji głównych, dopóki nie zrobię jakiegoś... nie kupię jakiegoś fajnego samochodu, tak? Takiego naprawdę już szybkiego, że szybkiego. Tu jest jakieś wyzwanie policyjne, zobaczmy sobie. Dodge Charger SRT8. 50 tysięcy, to lecimy od razu! Ucieczka. Co muszę zrobić? Chyba uciec. Nie, te policyjne też są fajne, bo przeważnie musimy złapać jakichś tam uciekinierów, a tym razem musimy niestety uciekać przed policją. Więc... I znowu moja korweta i pewnie znowu będę musiał jechać na most, ale to nic nie szkodzi. Czekajcie, ja bym spojrzał na mapę i sprawdził, gdzie to w ogóle mam dojechać. Szybko... nie przybliżaj. O. A tutaj! O kurczę, czyli źle trochę jechałem. Dobra, jedziemy tu. Tu skręcimy tak mostem. O, prosta droga. Dobra, no to wracamy. Jest, dobra. Wow! Aj! Spadać mi stąd! O, fuck! Nie! Ja pierdzielam, mnie przygwoździli. O, mamy. Udało się jakoś z tego wyjść. Nieźle.
Jok! Co tu się dzieje? To jest trudne wyzwanie. O kurde. Ja, tam jechał jakiś Pontiac. Wow! O kurde. Ależ cudownie się teraz jeździ. Nie! Nie! Idź mi stąd, XKR! Aaaa! Dobra, jedziemy tu przez wiadukt. Świetnie. O! Dobra. I skaczemy. Jump! Sorry, się tak wydarłem, ale to było dobre. Jo, dziękuję. I spadaj mi stąd. Fajnie. Okej. Okay. I znowu skąk. Woohoo! O, tu się skończyła droga. Gdzie jedziemy? Dobra, jakoś tu może, co? Ile czasu? Dwie minuty. Prawie trzy. Spoko. Tu pojedziemy jakoś? Nie. Skręcimy... O ja, to nie jest... Dobra, to jedziemy tu. To jest jakaś boczna droga. Wow, trochę za mocno zarzuciło. Jezus, udało się, dobra. Pięknie. Ładnie, ładnie. Dobra. Tu zrobimy jeszcze wyskok. Zrobimy jeszcze wyskok. A co mi tam? Juhu! Dobra. I tu mogę skręcić. A dalej sobie skręcić. Wow, nie zauważyłem tego wielkiego czegoś. No to już tu skręcam w takim razie. Policjantów gdzieś zgubiłem. Wow! No nie udało się niestety ładnie podriftować. Znaczy no, ten ostatni drift nie wyszedł. O! O! Kurde. To jest jakaś kryjówka, zobaczcie. No nie zdobyłem tego takiego czegoś. Dobra, 50 tysięcy, fajnie. Okej, moi drodzy, przejechałem sobie kilka razy ten cały event. I zdobyłem dużo punktów. Zobaczcie, za każdym razem jak tu grasz, nie, nawet jak powtarzasz, masz 50 tysięcy willpower points. Także świetnie. Ale trochę mi się to już znudziło, więc chcę pojechać sobie jeszcze coś innego. Chcę naprawdę zdobyć dużo kasy. I chciałem z wami pozdobywać, nie poza odcinkiem. Myślę, że to będzie fajne i ciekawe. Tak, tu jest jakieś wyzwanie. W ogóle co to wyzwanie tu robi? Co to właściwie jest? I ile za to dostaniemy przede wszystkim? 20 tysięcy. Co to jest? Jedź haulerem SF ponad 140 km na godzinę przez 30 sekund. Co to w ogóle jest za samochód? Aha! Muszę to wziąć. No dobra. 140 km na godzinę przez 30 sekund. To nie powinno być trudne zadanie. Tym bardziej, że to jest, kurczę, czołg do taranowania pojazdów, ale o, spada mi ta prędkość. No nic, będę musiał uważać mimo wszystko. A ciekawe, jak tu w środku wygląda ten... O, właśnie. Zobaczcie, ja już mam licznik poza skalą, ja nie powinienem tyle jechać. 4 sekundy i uwaga... Wow, nieźle to wygląda. Ekstra! To nie było trudne zadanie, zawsze 20 tysięcy do przodu i bardzo proste zresztą. Dobra, co tu mamy? Misję Tenera obok, ale dzisiaj chyba sobie nie będziemy tego robić. Zobaczmy może, jakie samochody mam dostępne i za ile, żebym wiedział w ogóle, ile mam kasy zarobić, może tak, i co sobie kupić. Hop, wchodzimy. Pojazdy... Tak, Jeep nie. Hummer nie, Hudson nie, Lamborghini... Dobra, to już wszystkie mogę sobie kupić. Mam 600 tysięcy, ale chcę kupić naprawdę jakiegoś koksa. Weźmy sobie rufy. O! Zobaczcie. To jest ten ruf CTR. To kupimy, jak nie znajdę czegoś innego, fajniejszego, droższego. Czy jest Pagani? Pagani nie widzę. Chyba jeszcze nie odblokowałem. McLaren. Tu nie ma nic ciekawego. O, właściwie jest McLaren SLR ciekawy. Jedynie tego mógłbym wziąć.
Ile on kosztuje? 150, no to co to kupimy sobie, nie? Starczy mi jeszcze, nie, starczy mi kasy na jakiegoś koksa. Dobra, to wiecie co, to SLR-a kupimy sobie później. Jeszcze zobaczę sobie Fordy. Wow, Fordów jest zajebiście dużo. GT. Dobra, Forda GT też sobie kupimy kiedyś, później. Audi, tu już chyba nie ma nic lepszego od R8, a już ją sobie kupiłem wcześniej. No to co, bierzemy sobie w takim razie RUF-a, tego CTR, tak on się nazywał? RUF CTR3. Okej. Wow, ciekawe jak to będzie brzmieć, w ogóle jestem ciekawy tego, jak to wygląda. Tak. Wow. No nie brzmi zbyt ładnie, przynajmniej... Jo, pierdziel, ej, to nie jest jak Carrera, ale wygląda przekozacko. Ej, ja myślę, że to taka Carrera jest, nie? To jest coś to jest Carrera, ale taka zmodyfikowana mocno. Nieźle. Zobaczymy jak to... Jo, przyspiesza, wow. No nic, trzeba sobie zrobić tym jakieś wyzwanie. Co tu mamy? Nie, to olać. Jo! Dobra, zobaczymy ile to wyciągnie. No, myślę, że te 320 km na godzinę to tak jak wszystkie samochody, tak? Standardowo. No, myślę, że tutaj więcej nie polecimy. No, zaraz zobaczę. Wow, 315. 16. Już więcej nie chcę jechać, ej. Czy to można jakoś tunigować samochody? No nie można. To już jest smak dla tej... Dlatego CTR 3 RUF-a. Nie, jedzie 320, dobra. I nie, jest 330, ale ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo, moi drodzy, dobra. To może jakiś wyścig. Tylko jaki? Jakiś taki szybki. Taki, żeby nie... O, tutaj coś widzę. Hops. Nie, no tu raczej nie będzie szybko, bo tutaj są... Tutaj są zawijasy i ta... 50 tysięcy, to rozumiem. Chevy Cobra odblokuje, ale bania. No to lecimy. Wow. Ej, czy ja Cobry nie miałem czasem odblokowanej? Nie wiem. Jest, ale słuchajcie, tu jest jeszcze Ferrari, tak? Dobrze mówię? Nie, to jest Alfa Romeo chyba. Taka starsza, nie pamiętam dokładnej nazwy tego modelu, wybaczcie. Trudno znać wszystkie nazwy wszystkich modeli. Hop. Ho, ho. Pięknie. Uwaga, policja z naprzeciwka. Wow. Jen. Co oni robią? Czemu zawsze mnie? A spieprzajcie z dziady stąd. Ile jest tych punktów? 17. Dobra, może jeszcze podgonię tych dziadów. Spadaj mi stąd, policja. Dobra. Okej, super. Nie, tamtych z przodu też gonią, ale nie tak jak mnie. Oj, tym się nie driftuje tak dobrze jak Corvettą, niestety. Muszę sobie poczytać o tym RUF-ie. Ciekawy samochód. W sumie pierwszy raz widzę taki model. Naprawdę. Muszę się zainteresować tą... To jest chyba jakiś tuner Porsche, tak? Muszę się zainteresować tą marką. Ale Cobra, łach, pognała do przodu. Okej. Okay. 12 punkt. No, będzie ciężko dogonić. Chyba tutaj użyję swoich zdolności nadprzyrodzonych. Tak chyba trzeba zrobić, bo widzę, że będzie ciężko. Tu jedzie, tak? Dobra. I mam cię. Wow! Ależ wydriftowała. Nie, tego dziada nie bierz. Tego bierz. Świetnie. Kurde, ależ pędzi. Dobra, próbujemy. Jaki skubaniec! Z naprzeciwka nic oczywiście już nie, ale jazda. Dobra. Znowu tym gównem.
Tak jest, lecimy. Tam jest meta, o rany, czy mi się uda? A nie! Pod koniec się jeszcze rozbiłem. No i nie ma żadnego pojazdu sprzeciwko. Jedź, no nie. Już ty gnoju, ty. Ty też. Ojej. Dobra, dziękuję wam, moi drodzy, za to, że byliście ze mną. Piszcie, co myślicie o tym rufie. Bardzo chyba ciekawy samochód. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.